zawodzą, jeśli chodzi o świętowanie zwycięstw. Z Lokim też dali radę. Bri jest przepyszny. Mogę prosić więcej nachosów? Jasne, gentlemanie! Witamy, Wasp. Jedz na zdrowie. Chociaż lepiej omijaj te asgardzkie paszteciki. To uczta bogów, przyjaciele. Gdzie Banner? Potrzebował trochę czasu dla siebie. Przynajmniej bez Hulka pewnie zaoszczędziliście na cateringu. Połączenie przechodzące, Nick Fury. Kolejny alarm. Naprawiłeś już te drzwi centrum dowodzenia, Tony? Tak, oczywiście. No dobra, to czas zwijać imprezę. O, szkoda. Przystawki były wyśmienite. Ty myjesz, ja wycieram. Dalej, zbierajmy się do tego centrum dowodzenia. Ciekawe, czy naprawdę naprawił te drzwi. Połączenie przechodzące, Nick Fury. Więc mam złe wieści. Chcesz wiedzieć? Daj spokój, nie są aż tak złe. No i właściwie musisz wiedzieć. Mechanizm otwierający nadal leży. Jednak go nie naprawiłem. Ups. Będziemy potrzebować części, żeby to zrobić, ale akurat upaćkałem ręce olejem. Więc jak ci dam listę wszystkich, to dasz radę je dla mnie zorganizować? Okej, super. No, tego potrzebujemy. Przeszukaj pokoje na tym piętrze. Na pewno znajdziesz gdzieniegdzie jakiś użyteczny sprzęt. Przed akcją powinniśmy sprawdzić, czego chce Fury. Połączenie przechodzące, Nick Fury. Było coś w pokoju Gwenpool? W zasadzie, czemu ona tu w ogóle pomieszkuje? Te części dla Tonego muszą tu gdzieś przecież być. No, się masz! Wiem, że koniecznie chcesz sobie grać dalej, ale pozwól, że urządzę ci taki samouczek na szybkości. Raz, dwa i skończymy. No, do pięciu max. Oto prezentuje swoją dumę. Maszynę do oszustw. Masz jakieś kody? To wrzucasz je w to maleństwo i masz efekt szybko i bez wysiłku. To właśnie tu dostaniesz moje niezwykłe, magiczne, różowe klocki. Klucz do takich cudów jak... Ha! Bez spoilerów! Niektóre kupisz już teraz, a na inne musisz zapracować. Dokładnie! No i tyle! Miłego ratowania świata, czy co tam? Połączenie przechodzące, Nick Fury. Iron Man wysp... Gdzie są te rzeczy? Nie powiem, że jestem fanką tego całego bezstresowego rozrzucania, gdzie popadnie. Świetnie, to powinno wystarczyć. Pozwól, że zdejmę z ciebie ten ciężar i zabierzemy się za otwieranie. No, teraz to wszystko tylko poskładać. Nie!
Połączenie przychodzące Nick Fury. Mam wrażenie, że Nick Fury czeka na linii. Skąd ten wniosek? To nie mogłeś tego zrobić, jak poprosiłam pierwszy raz? Chodźcie, to połączenie nadal czeka. Połączenie przychodzące Nick Fury. Przypomnijcie mi, żeby natychmiast to wyciszył, jak już załatwimy tę rozmowę. Odbierz połączenie. A myślałem, że sterowanie... Avengers, wiem, że psuję zabawę, ale mam dla was nowe misje. Syberia. Potężne skoki radiacji w okolicy placówki badawczej na odludziu. Siła tumy namierzone na oceanie. Zbiegli więźniowie na moście bruklińskim. Bez odbioru. Trzy drużyny. Zabierzcie po drodze Spidermana. Idąc z duchem czasu, witam w sieciowej transmisji Daily Bugle. Na żywo prosto od waszego J. Johna Jamesona. Niech nie zwiedzie was określenie sieciowa. Nie popieram Spidermana. Sieciowa, bo w sieci internetowej, czy coś. Dość technikaliów! Przygotujcie się na wieści! W ciągu ostatnich godzin nastąpił globalny wzrost aktywności superzłoczyńców. Avengers zapewnili światowe media, że to nic nadzwyczajnego. Sytuacja jest pod kontrolą i zupełnie nie wiąże się z wcześniejszymi doniesieniami o dziwnych niepokojach na drugim końcu galaktyki. Ha! Uwierzylibyście komuś w masce i rajtuzach? No, a na razie wystarczy. Niektórzy mają gazetę na głowie. Wylądujemy tak blisko tej placówki, jak się da. Cóż nęka to miejsce. Czyż nie tchnie ono spokojem i ciszą? Zobaczymy, jak się zbliżymy. Zimowa straż nie zdołała tam dotrzeć. Rzeczywiście pięknie tu. Rzeczywiście kiedyś było. Co to jest? Źródło skoków promieniowania. Wasp twierdzi, że badacze zniknęli. Bierzmy im z pomocą. Dobrze, drużyno. Ruszajmy. Tak, czym prędzej. Oczywiście. Fajna kurtka tak w ogóle. Dziękuję. Huh?
Kapitanie, dasz mi na rozpęd tą okrągłą błyskotką? Nie ma problemu. Zaraz. Co? Dobra robota. Teraz znajdźmy drogę do środka. Trzeba się zająć pożarem. Moja tarcza powinna zdołać zdusić płomienie. Ktoś inny będzie musiał się tym zająć. Hej! Tu jest panel elektryczny. Torze, myślisz, że zdołasz przywrócić zasilanie swoją błyskawicą? Pozwól mi sprawdzić. Dobrze, wreszcie jakieś postępy. Chyba nie jesteśmy mile widziani. Tak, wejście tam nie będzie łatwe. Rozejrzyjmy się w poszukiwaniu jakiegoś manualnego wyłącznika.
Przydałby mi się teraz super bohater. Ląduję w takich sytuacjach. Thor natychmiast to rozwiąże. Proszę. Otwarcie tych drzwi powinno być teraz możliwe. Oby wszyscy tam byli cali i zdrowi. Uwaga! Wykryto materiał radioaktywny. Aktywacja blokady. To nie brzmi dobrze. Widzę kogoś. Przepraszam! Halo! Wszystko w porządku? Co tu się stało? Gdzie są wszyscy inni? A to co? Na brodę ojca. Cóż to za szaleństwo? To... pewnie przez to promieniowanie albo coś. Racja. Musimy szybko opanować sytuację. Do dzieła! Zdołasz otworzyć te drzwi, kapitanie? Stąd nie trafię w przełącznik. Musimy znaleźć sposób, żeby odbić tarczę w jego kierunku pod właściwym kątem. Przez nas? Trudno rzec. Niby zrobiliśmy coś. Kapitanie, wszystko w porządku?
Zatracił się w tej chmurze. Ale czemu miałby nas atakować przez jakiś gaz? Coś tu nie pasuje. Oby się tylko nie ocknął, zanim nie rozgryziemy. Zaraz. Jest tu ktoś inny. Niemal czuję dziwne. A, moi szlachetni goście. Oczekiwałem was. Prezes? Ten podły czyn to twoje dokonanie? O, kieruję tobą ciekawość. To, że potężny Boże Grom. Na nich moja radioaktywna czeredo. Opór jest bezcelowy. Dołączcie do mnie, póki pozwalam. Osłona padła. Mamy szansę. Stawiać? Może być nasza jedyna szansa na wygraną. Nie, nie może być. Nie pokonacie mnie. Stawiać? Opór mnie? Stawiać? Opór mnie? To może być bolesne, lecz cię ocalimy, kapitanie. Nie rób mu za bardzo krzywdy, Thor. Skłońcie się przed nowym panem. Skłońcie się przed nowym panem. Brakuje mi jeden dziwny obiekt. Skłońcie się przed nowym panem. Nie! Coś jest nie tak! Ta obraza spotka się z karą! Kolektywny umysł Presence jest niczym dla Mjolnira. Przebywanie w nim nie było zbyt ciekawe. Przepraszam, kryzys zażegnany. Żałośni głupcy, nie rozumiecie? To zaledwie test. Moja moc służy o wiele większej potędze. Zobaczycie, z czasem. A może jednak teraz? Witajcie, Avengers. Dobrze was widzieć. Red Guardian, cieszę się, że mogliśmy pomóc. To jest bardzo nietypowa technika. Tak. She-Hulk! Możesz zrobić przerwę od tego na kontakt z Quinjetem? O, a muszę? To dziwne.
Według wywiadu Atuma nie powinien mieć takich zasobów, żeby być zagrożeniem. Najwyraźniej odzyskał płynność finansową. Tam jest dość broni, żeby zawojować wschodnie morze. Roxon. Kurwa, przestępcy. Ale czemu mieliby wspierać inwazję Atumy? No, chyba że o czymś nie wiemy. Przekonajmy się. No to obsłużymy ich tak, jak za to płacą. Dobra, Tony. Znajdźmy generatory i podłóżmy ładunki. Jasne. Zgaduję, że te różnokolorowe rury prowadzą prosto do celu. Tak. I pewnie też prosto w kłopoty. To ci dopiero optymizm. To by było na tyle dyskrecji. Hej, a kto w ogóle coś mówił o dyskrecji? Zupełnie nie widzę problemu. Czy to brzmi jak przechwałki? Tak powinno. Generator jest na wyższym poziomie. Trzeba tylko znaleźć jakąś drogę. W suficie jest włas. Może go zniszczymy? W sumie. Zostaw to mnie. Wynosić się stąd, wy żałosne robale! Wow, a ty skąd się wziął? Thank you.
Możecie to jeszcze przemyśleć. Nie? Nie biorę za takie rzeczy. Może ktoś inny zechce? Ktokolwiek? Jeszcze dwa. Hmm.
Natychmiast zaprzestańcie! To rozkaz Attumy! Rozkaz, powiadasz? Nie, no powodzenia. Pospólstwo! Co za hańba! Ale najtrudniejsze za nami. Teraz plany Attumy całkiem dosłownie są dedne. Coś nadal nie gra. Co on w ogóle zamierzał i dlaczego teraz? A w ogóle to co niby... Uważaj! Ha? Głupcy! Pożałuję ci tej obrazy. Auć. Nie chcę cię martwić, ale chyba właśnie poszły mi plomby gwarancyjne. Wracajmy zdać raport. Tu się dzieje coś większego. Delikatnie. Och, delikatnie! Przyjazny pająk z sąsiedztwa. Do usług. O ja! Mamy w drużynie Spidermana? Ale super! Dałybyśmy radę bez niego. Ej, bez nerw, tygrysico. Ja tu nawet wymieniłem kostium i w ogóle. No ale co to za jedni? Uciekinierzy z Rift. Co oznacza, że pewnie czeka nas też garść superłotrów. Temperamentne trio. Kontra. Most anarchii. Niezły materiał na jakiegoś fanfika. Najpierw skupmy się na ratowaniu cywili. Nazwy będą później. O rany!
Co się stało z tym mostem? I kto za tym stoi? Nie wiem, ale musimy się przedostać na drugą stronę. Tylko zdumiewający, czasem mi mocno przydatny. Już. Widzisz, czasem się przydaje. Zobaczmy, jak sobie radzisz w walce. Super złoczyńcy uciekający z ramy, he? To ci dopiero szok. Żartuj sobie, Spider-Manie, póki możesz, bo długo to nie trwa. No słuchaj, żal po prostu nie próbować. A propos żalu, z czego jest zrobiony ten twój kostium? Jesteś fanem wzornictwa PRL-u? Ej, co ja ci mówiłem? Nie kpij z Shockera! Uwaga na te fale uderzeniowe! Damy radę! Byle nie przerywać ataku! Powiedziałem dość! Zepsucia mojego dnia! Gracie mi już na nerwach, wiecie? Pożałujecie zepsucia mojego dnia! Hej! Co to ma być? Szukacie wyzwania, rybki głupcy! Mysterio? Czego człowiek akwarium chce tym razem? Jestem Shocker! Bez żartów! Jeszcze nie skończyłem, żałosne harcerzyki! Moi przyjaciele chętnie was poznają. Ci inni Mysterio to tylko iluzje, prawda? Nie wiem, dla mnie wyglądają prawdziwie. Shocker na pewno jest prawdziwy, więc weźmy na cel jego. Gdzieś tu musi być coś, co się przyda przeciw Shockerowi. Mało, tak? No to służę. Co mi zrobisz? No weź, Shocker!
Jest trójka na jednego! Poddaj się! Powiedziałem dość! Zaraz! Mój pajęczy zmysł coś wyczuwa. Coś jest nie tak. Życie to upadki i wzloty. Ej, ale o co chodzi z tą dżunglą? A co my tu mamy? Nowe ofiary Cravena łowcy? Spidey, wszystko dobrze? Gdzie jest Vulture? Chyba mamy tu trochę większe zmartwienia. Na początek zobaczmy, jak bohaterowie radzą sobie w dziczy. O, dobra kicia. Rzeczy się stały! Słuchajcie, może da się zbudować coś, co odwróci uwagę lwa. Myślał, czyli nasz nowy kolega był po prostu głodny. Myślicie, że zdołacie przechytrzyć Cravena łowcę? Bohaterowie zaraz staną się gatunkiem zagrożonym. Tylko ostrożnie. Walczymy z kimś, kto z własnej woli założył taki kostium. Kto wie, do czego się jeszcze posunie. Dorwę was! Uwaga na jego ataki! Trzeba uderzać w dobrym momencie. No, kto by pomyślał, że pająki nie ogarniają podobnych rzeczy? Nie może być! Jestem Kraven łowca! No. Ha! Zobaczmy, jak teraz zaśpiewacie! Ha! Hej, nadciąga! Uwaga! Ah!
małe safari się skończyło, Craven. Lepiej pomyśl nad nowym hobby. Zgadnijcie, kto? O, imponujące, ale jednak nie wystarczające. Koniec waszej dobrej pasy, wy wredne szkodniki! Teraz zmierzycie się ze wszechmiar nadrzędnym przeciwnikiem! Doc Ock! Tak czułem, że się zbiera na coś złowieszczego. Nie! Jak to możliwe? Mój geniusz nie zna granic! Hej, zadziałało! Może jednak mamy jakąś szansę, żeby go pokonać? Zatrzęśmy trochę światem, zgoda? Raczej podziękuję, jeśli można. No i co teraz? Łapcie! Orientujcie się! Uwaga na głowę! I proszę, nie ma ucieczki! Szybko! W ruchu was nie namierzy! Zobaczmy, jak przetrwacie to! To kurczę było... sup... prawidłowe. Hej, praca drużynowa! Rany, ale jazda! Jest nawet fajniej niż w moich tekstach. No bo załatwić 5 super łotrów? Nierozumni głupcy! Za grosz nie pojmujecie, co się naprawdę dzieje! On nadchodzi i wszyscy pożałuj... Hej, Ock, musisz nauczyć się przegrywać. Serio? To wyskoczcie do sztabu i złóżcie łosp pełen raport. Ja zostanę z tym i poczekam na władzę. Po prostu chcesz uniknąć papierologii. Doceniam odpowiedź na wezwanie, ale Avengers z sojusznikami powstrzymali wielki plan Lokiego. Panujemy też nad całą resztą łotrostwa na planecie. Nie, chodzi o coś innego. A? To... To się nazywa Duży Miecz. Mieszkańcy Nowego Jorku, nazywam się Kang Zdobywca. Tysiące cywilizacji ugięły się przed moją armią, a to miasto podzieli ich los. Niech osławieni Avengers spróbują mnie powstrzymać. Nikt w bezmiarach czasu i całej przestrzeni nigdy nie zdołał mnie pokonać. Chwała Kangowi! Hej, ty! Tak! Być może przegapiłeś. Ale ostatni kosmiczny tyran w fioletowej czapce niezbyt dobrze sobie z nami poradził. I nie widzę powodu, dla którego miałbyś być lepszy. Uch.
Muszę sprawdzić, co starczą. Z resztkami. Chłopaki? Huh?